Hej moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Katie Rain. Kochani, trochę pokombinowałem, trochę pomyślałem, mamy dużo naprawdę rzeczy, jeżeli chodzi o te notatki i tak dalej. Ale myślałem, co możemy zrobić, bo naprawdę już tam byłem na policji, w ogóle kombinowałem, klikałem, kombinowałem z przedmiotami, no i naprawdę nic mi się nie udało. I mam jeszcze jeden pomysł, nie wiem czy nie będę tego ciął w razie czego. Mam jeszcze jeden pomysł, bo tutaj patrzcie, stoi popielniczka i stoją papierosy. Po coś my mamy paralizator, paczkę papierosów i zapalniczkę? Spróbujmy dać, czy poczęstować ją może... Może fajkami? Dobra. Zapali pani ze mną, pani Myers? Pomyślę o tym. Chyba jednak nie. A jednak. Jedna fajka chyba nie zaszkodzi. I wtedy zorientowałem się, że to było jego własne bongo. A to dobre. Wiesz co, Katie? Jesteś w porządku. Przepraszam, że byłam wcześniej taką zołzą. Szybko wybucham, jak skończą mi się fajki. Mało powiedziane. Dobrze, że zapaliłam rano, bo w przeciwnym razie skończyłoby się na walką na pięści. Skończyłoby się walką na pięści. Robi się chłodno. Może wejdziemy do środka? No pewnie. Czyli jednak to było to. Kurde, tyle szukania. Z pół godziny szukałem, no. O Jezu. To jest mój synek Nathan. Jest wyjątkowy. Nate, bądź grzeczny i przywitaj się z Katie. Hej, Katie. Katie. Cześć, wielko ludzie. O Jezu, aleś ty wielki, dosłownie. Kolejne smutorysko tych słodkich, uzależniających, rakotwórczych pałeczek tytoniu. Jestem ich fanką. Prawie jak żywa. Wbrew ogólnemu przekonaniu nie sądzę, aby sowy były czymś więcej niż ptakami. Coś tu jeszcze jest? Okno. Ładnie stąd widać jezioro. Jezu, jak chciałbym mieć taki kiedyś domek nad jeziorem. Jezu, jak mi się to marzy. Jak mi się to marzy. Czuję, że ktoś coś gotuje. Wygląda jak łoś. Często można je spotkać w lasach Conwell. Nathan, może ty masz coś do powiedzenia? Co tam robisz, wielko ludzie? Rysuję. Tak? A co rysujesz? Miłego, czerwonego pana. Masz na myśli Mikołaja? Nie, miłego czerwonego pana. Co mówiłem o krzyczeniu na obcych? Przepraszam, mamo, będę grzeczny. Czerwony pan jest miły. Nie przejmuj się nim. Dzięki swojej wyobraźni zapomina o całym świecie, kiedy rysuje. Całkiem jak jego siostra. Czyli ten chłopaczek jest po prostu upośledzony. Przykre. Chciałeś zapytać mnie o Lili. Tak, możesz powiedzieć mi, co się stało, kiedy mój dziadek do ciebie przyszedł? Zjawił się u nas kilka lat po odejściu Lili. Nie znałam Josepha zbyt dobrze, ale słyszałam, ile dobrego zrobił dla ludzi w okolicy. Więc go wpuściłam. Zaczął zadawać mnóstwo pytań na temat Lili. Na przykład, czy jestem pewna, że to było samobójstwo. Co mu odpowiedziałaś? Prawdę. Już od dawna miała depresję. Byłam pewna, co się wtedy wydarzyło. No dobrze. Coś jeszcze? Był też dziwnie zainteresowany jej obrazami. Lily malowała? Tak. To ona namalowała ten obraz na ścianie. O, jaki ładny. Jest piękny. W jaki sposób się nimi interesował? Pytał, czy Lili namalowała coś dziwnego albo niezwykłego. Nie zrozumiałem do końca, o co mu chodziło, ale pozwoliłam mu przejrzeć jej pracę. Przez jakiś czas je przeglądał, a potem zapisał coś na kawałku papieru. Podziękował i wyszedł. A wiesz, może co takiego zobaczył? Nie bardzo. Obrazy były ułożone jeden obok drugiego, więc mógł to być każdy z nich.
Mogłabyś mi je pokazać? Pokazałabym, gdybym mogła. Tylko ten mi został. Dałem je wiele lat temu jakiemuś szalonemu kolekcjonerowi. Kolekcjoner sztuki. Obrazy Lily Meyers. Jeszcze nie, mam do niej więcej pytań. Dobra. Co my tu mamy? Wypadek w 1981. Wiesz coś na temat tego, co stało się mojemu dziadkowi? Dlaczego wylądował na wózku? Udar, prawda? Z tego, co mi wiadomo. Nie zupełnie. Opinie są podzielone. Teraz jak o tym myślę, cała ta męczarnia spotkała go na krótko po tym, jak tu przyjechał. Jak krótko? Może tydzień? Nie więcej. Nie, potrzebuję o to pytać. Lily Meyers. Hugh, mogłabyś opowiedzieć o Lily? Przyjemnością. Była siostrą Natana, starszą o 2 lata. Lily była jak każda dziewczynka. Zwyczajna, szczęśliwa. Kółko mówiła o szkole, chłopcach i takich tam. Była wtedy bardzo bliska z Natanem. Zawsze bawili się razem w lesie. Mając 10 lat, Lily zaczęła rysować. Bezgrała chyba po wszystkim, co nawinęło się jej pod rękę. Nie byliśmy zbyt bogaci, więc musiała sobie jakoś radzić. Raz przyłapałem ją na mazanie po papierze toaletowym. Na 12 urodziny daliśmy Lily gruby szkicownik i zapas ołówków. Ale się cieszyła. Nigdy nie widziałam jej szczęśliwszej. Od tamtego dnia rysowanie stało się jej życiem. Jej nauczyciel plastyki nauczył ją nawet malować farbami olejnymi. Gdy Lily miała 15 lat, coś się w niej zmieniło. Z początku myślałam, że to tylko młodzieńczy bunt, ale nie, to było coś innego. Zaczęła wychodzić, często znikając na długie godziny. Malując, zamykała się w pokoju, czego nigdy przedtem nie robiła. Próbowałam wszystkiego. Porad psychologa, grup wsparcia, leków. Bezskutecznie. Jakiś rok później po prostu się poddała. Resztę już znasz. Przykro mi, Sue. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Dziękuję, kochana. Ale już trochę minęło. Nauczyłam się z tym żyć. Wiesz, przechodziłam przez coś podobnego. Z moją mamą. Nie zawiła się, ale było blisko. A to wielka szkoda. Słyszałam o jej problemach. Ma się już trochę lepiej? Nie używałabym słowa lepiej. Umieściłam ją w miejscu, gdzie nie będzie mogła nikogo skrzywdzić, także siebie. Życie nie jest dla nikogo łatwe. Gdyby kilka rzeczy potoczyło się inaczej, sam mogłem skończyć w takim miejscu. Tak czy inaczej, strasznie mi przykro z powodu twojej mamy. Dzięki, Sue. Wszystko po kolei. Ojrek, pseudonim. No, jej mąż, kurde, był w wojsku. Czy mówić coś nazwisko Charles Wade? To ten multimiliarder, prawda? Tak, ma ogromną firmę. To w zasadzie wszystko, co wiem na jego temat. Co robić, żeby utrzymać was oboje? Trochę tego, trochę tamtego. Coś tam zaoszczędziłam, no i Nathan pomaga, jak tylko może. Co stało się z twoim mężem, jeśli mogę zapytać? Powiedzmy, że nie poradził sobie ze stratą Lily tak dobrze jak ja. Po tym, co się mu zdarzyło, życie straciło dla niego sens. Zaczął pić, pakował się w różne kłopoty. Trafił do więzienia 15 lat temu. Zostało mu jeszcze 5. Rety, musiało ci być ciężko. Świetnie sobie dajemy radę sami. Prawda, Nate? Mama się o nas troszczy. Oczywiście, że tak. Kolekcjoner sztuki. Opowiedz mi o tym kolekcjonerze. Bogaty, elegancki. Na oko miał z 50 lat. Teraz miałby 70, jeśli nadal żyje. Pewnego dnia stanął w drzwiach z 5000 dolarów w ręce. Chciał kupić wszystko, co Lily choćby musnęła pędzlem. Powiedział dlaczego? Nie, ale wydaje mi się, że za taką cenę oczekiwał, iż nie będziemy zadawać pytań.
Wziąłem pieniądze, w końcu nadal miałem pod opieką Natana, Nathana. Czy mówił, jak się nazywa? Nie, ale jego twarz ciężko zapomnieć. Duży nos, jasne niebieskie oczy. Był Irlandczykiem z gęstą czarną grzywą, lekko siwiającą. Nie miał brody. Dobrze, Sue. Dziękuję. Opowiedz mi, co Lily malowała. Najpierw były to miłe rzeczy, pejzaże, zwierzęta, wszystko w jasnych barwach. Czasem, gdy depresja się pogłębiała, zaczęła malować jakieś okropieństwa, śmierć, rozkład. Ostatnie malunki wyglądały jak żywcem wyjęte z koszmaru. To okropne. Czy kiedykolwiek zyskała jakąś sławę? Nie zupełnie. Był tylko ten mężczyzna, o którym ci mówiłam, który kupił większość jej dzieł. Dobra, czy możemy coś jeszcze zapytać? Sue, poznajesz któregoś z tych mężczyzn? Tu jest Joseph Rain, jak zwykle przystojny. Strasznie się kiedyś w nim podkochiwałam. I... Niemożliwe. To on, człowiek, który kupił obrazy. Jest tu znacznie młodszy, ale nie da się pomylić tych włosów i nosa. Jesteś pewna? Całkowicie. To jest facet, który przyszedł tu z 5000 w gotówce. Bardzo im pomogłaś, Sue. Dzięki. Kolejne pytanie do nieuchwytnego pana Wade'a. Czyli to był Wade. Czyli Charles Wade kupił te wszystkie obrazy. Może kluczyk? Wiesz, co ten klucz otwiera? To trochę dziwne pytanie, ale nie. Dobra. To też nie możemy zapytać. To też nie ma. Co myślisz o tym kościele? Jest w porządku. Bywam tam od czasu do czasu. Zabieram tam też Nate'a, kiedy potrzebuję doświadczyć gniewu Bożego. Ostatnim razem było fajnie, ale nie. Wcześniej może bym się skusiła, ale teraz już chyba nie. Dobra, wypytaliśmy ją. Ja będę się zbierać. Dobrze, wpadaj kiedy chcesz. Czerwony pan. Robi się późno, powinna wracać do miasta. Czyli wracamy całkowicie do babci czy do domu? Chyba do domu. Gra nas sama wyrzuciła stąd. Tak, do domu. Do akademika. Hej, jeszcze nie śpisz? Byłam ciekawa, kiedy się pojawisz. Jak poszło? Długa historia. Dowiedziałam się paru rzeczy, które miały miejsce, gdy byłam mała. Wow, cóż za tajemnica. Jaki masz plan? Dziadek nie żyje i tego nie zmienię. Poza tym to i tak same ślepe zaułki. Jeszcze nie wiem, ale coś wymyślę. Moim planem jest drzemka. Zaraz zemdlenie. Chodźmy najpierw spać. Nie mogłem teraz zasnąć. Jestem zbyt podekscytowana. Przynajmniej ty w takim razie. Dobranoc i... dobranoc, Kat. Hej, Kathy, obudź się. Masz wielkie szczęście, że w pobliżu tego łóżka brak jest ostrych przedmiotów. Wiesz co? Mam pomysł. Proszę, powiedz, że bierzesz urlop naukowy. Znalazłeś te wszystkie dowody, prawda? Zdjęcia, taśmy i tak dalej. No, i co? Jak wiesz, mam komputer i znam takiego hakera Dave'a i... Dobra, nieważne. Napiszę ci karteczkę. Śpij dalej. Serio, Alien, czasem podziwiam, jak pracuje twój mózg. Wiem, no nie? Nasz hakera Dave'a. Tej nocy we śnie Katie.
Na pewno chcesz to zrobić, Catherine? Nadal masz czas, jeśli uważasz, że jest jakikolwiek szansa, żeby zmienić zdanie. Jestem pewna, pani doktor. Po prostu proszę to do mnie wyciągnąć. Ale proszę nie mówić mojej mamie. Czy ty byłaś w ciąży? Przykro mi, ale musimy to zrobić. Takie jest prawo. Nikt nie musi wiedzieć. Proszę udawać, że pani o tym zapomniała. To nie jej sprawa, to mój wybór. Ona była w ciąży. Już dość z nią przychodzę. To by tylko dolało oliwy do ognia. Obawiam się, że nie mogę nic zrobić. Dobrze, w takim razie miejmy już to z głowy. Tędy. Czy Catherine była w ciąży? 26 września, 95 rok, dzień drugi. Odblokowano osiągnięcie wsiąść na Catmobile. Nienawidzę tego snu. Czy Catherine była w ciąży? Ciekawe. Eileen chyba poszła na zajęcia. Ja pewnie też powinnam. Tam. Rozumiem, że nie. Dobra, jakaś karteczka. Ktoś nam miał zostawić karteczkę. O, co to? Hej, Kat, możesz korzystać z komputera, dopóki nie wrócę. Moje hasło to zbawienie, bez cudzysłowu. Zadzwoń na 555-2492 do mojego kumpla Dave'a. Załatwi ci oprogramowanie. Wracam za kilka godzin. Nie mogę się doczekać naszego śledztwa. I. P.S. Żadnej gumy w pobliżu klawiatury. Pamiętasz, jak było ostatnio? Błagam. Jakby w ogóle używała spacji? No raczej. Kurczę. Chyba zapomniała napisać swojej nazwy użytkownika. Co tam? Nie może być tak trudno, jak... Nie będzie... Tfu. Co tam? Nie może być tak trudno ją odgadnąć. Pewnie to jakaś kombinacja jej imienia i nazwiska. Hacker Dave. Jak się nasza przyjaciółka nazywa? To jest pytanie. I... Stacja dyskietek. Tutaj wkłada się dyskietki. Zasilanie, mikrofon, Jezu. Blue Pill OS. Ile bajtów wolnych? 1 megabajt? Intranet KCU. Dla bezpieczeństwa po 4 nieudanych próbach logowania konto zostaje zablokowane. Jaki zaawansowany skaner? Niestety komórki jeszcze nie ma. Tak? Cześć, jestem Kathy. Eileen kazała mi zadzwonić w sprawie oprogramowania. Jaka Ellie? Eileen. Ruda nosi okulary. Popla tak szybko, że boli ją język. A, tak. Myślałem, że masz na imię Errol. Chociaż to dziwne imię dla dziewczyny. Ja masz kłopoty ze słuchem. Chyba ty z myśleniem. Aha, dobre. Super, po prostu super. A co z oprogramowaniem? A tak. No nie da się. Nie bardzo. Wiedziałem, że ona ściemnia. To znaczy, tak, mogłem kiedyś zrobić pirackie oprogramowanie, ale koniec z tym. Pojawiło się pewne nieporozumienie. Straciłem uprawnienia w sieci. Nie dogadujemy się zbytnio z Clyde'em, kolesiem od IT z naszego kampusu. Grywaliśmy razem w boku. Bodce? Powiedzmy, że gość nie umie przegrywać. Dlaczego nie pogodzisz się z Clyde'em? W życiu. To dupek. Nawet myśli, że następne pokolenie jest lepsze niż seria oryginalna. A że co jest lepsze od czego? No nie? Co za gość? Nie możesz się połamać? Nie tym się zajmujesz?
Zablokował port Ethernet w moim pokoju. Nie mam dostępu. Zablokował port Ethernet w moim pokoju. Nie mam dostępu. Kurwa, świetny jest. Nie wchodzisz nigdy z pokoju? Użyj komputera w bibliotece czy coś. Nie są podłączeni do sieci? Nie, tam są kamery. Clyde, tylko czekasz, coś zrobię, żeby mnie wyrzucili. I ty nazywasz siebie hakerem? Po prostu myśl na nitą boską. Wykombinujmy coś. Wow, pyskata jesteś, Nancy Drew. No dobra, porty dostępu można zmienić tylko z konta administratora. Clyde musi zareagować na komputerze, do którego mamy nielimitowany dostęp, to jedyny sposób. I... mam pomysł. Chyba mi się to nie spodoba. Mogłabyś celowo zepsuć komputer? To brzmi wyjątkowo głupio. Nic zniszczyć, tylko odpowiednio zepsuć, a potem zadzwonić do Clyde'a. Clyde przyjdzie go naprawić. Jeśli będziesz miała szczęście, zaloguje się do sieci na swoim koncie admina. Potem będziesz mogła użyć moich narzędzi, żeby złamać hasło. Chyba warto spróbować. Dobra, możesz przyjść i to ustawić. Niemożliwe. Mam poważny zespół jelita drażliwego. A co to takiego? Naprawdę nie chcesz wiedzieć. Ja wiem, co to jest. Mój kumpel ci wszystko podrzuci. To żadna filozofia. Zrobisz to po mojemu, a ja załatwię ci oprogramowanie. Quid pro quo. Laris. Niech ci będzie, dziwaku. Zobaczymy. Czyli co? Musimy zepsuć komputer. O, kumpel. O, mamy to. Koperta. W środku była dyskietka z przyklejoną karteczką. Ma etykietę rozruch. Po pierwsze, uruchom komputer z niebieskiej dyskietki. 2. Skorzystaj z programu uszkadzającego rekordy MBR, żeby uszkodzić system plików komputera. Wyjmij dyskietkę i zresetuj komputer. To nie były sektory MBR przypadkiem, nie rekordy? O, mniejsza. Tak czy inaczej chodzi o dysk twardy. I system. Zadzwoń do Clyde'a. 555-8181. Powiedz mu, że zepsuł ci się komputer i podaj kod błędu wysiedlony na ekranie. Przyjdzie zobaczyć, co się stało. Powinien to dosyć szybko naprawić. 4. Teraz kluczowy moment. Musisz go jakoś przekonać, żeby zalogował się na konto administratora. 5. Zrestartuj komputer i zdobądź jego dane logowania za pomocą niebieskiej dyskietki. 6. Zrestartuj komputer i zaloguj się na konto Clyde'a. 7. Poszukaj narzędzia do zdalnego otworzenia portu Ethernet. Mieszkam w pokoju 8, Akademik B. To wszystko. Jak się gdzieś pomylisz, zadzwoń do Clyde'a. Będzie musiał ci pomóc taka praca. Dział IT. Clyde. Dobra, to już znamy. Podejdź do komputera. Podamy dyskietkę. I uruchamiamy komputer ponownie. No nie mówcie, że się nie da. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nie działa, nie działa. Jakie może być hasło? Walizka Eileen, tam powinna być nazwa. Eileen Mildred Summers. O Jezu, nie... EMS? Eile mil sum? Czyżby? Jakie tam było hasło? Kurde, czekajcie, bo się zagapiłem się. Zbawienie. To jest hasło. Hasło to zbawienie, czyli Eile mil sum. 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 Hasło zbawienie.
Kurde. Jakie może być ID użytkownika? Drukarka. Drukarka kolorowa, podobno niesamowite tacko. Rin uwielbia mi o tym przypominać. Zajęć. Kurde, no jakie to może być ID? Jeszcze raz. Stosownie zadzwoń na 555, załatwić się programowanie. Nie mogę się doczekać, bla bla. Byłoby łatwiej, gdyby podała też nazwę użytkownika, ale chyba ją zgadnę na podstawie nazwiska. Czy Summers? Ailsum? Po prostu Summers pisać. No nie. Jakie było to hasło? Nie znam hasła. Zaś się komputer zablokuje i będzie dupa. Ailsum. O, zablokował się? No nie wiem. Naprawdę nie wiem. Mam laga. Jak zgadnąć, jak jest ID? Nie mamy w ogóle nic tutaj. Spójrzcie państwo, jednak jest człowiekiem. Bałagan na łóżku. Makijaż gotowy, włosy gotowe, zły humor i ogólna pogarda o bliskości gotowa. Dobra, co już było? Afa. Szefa Eileen, po brzegi wypełniona odziedziczonymi ciuchami i chrześcijańską radością. O Jezus. Chyba historia dziewczyny i chłopaka, którzy z początku się nie znoszą, po czym bez żadnego powodu zakochują się w sobie. No tak, to fabuła każdej komedii romantycznej. Film jeszcze nie ma premiery, a plakat promocyjny, który Eileen dostała za statystowanie. O Jezu, każdy, kto tu wchodzi, słyszy od niej ten sam żart. Uwaga, spoiler, Łódź zatonie. Jak znaleźć to ID? Kurde, nie wiem. Czy ja coś tu, nie wiem, przegapiłem? O, teraz zadziałało, patrzcie państwo, no. To jest podrzędny brak. Everest ID HD 305A. Uszkodź rekord MBR. Wyciągnij hasło administratora. Na pewno ten komputer nie będzie mógł się uruchomić z dysku. Tak. MBR uszkodzony. Dobra, już starczy. Starczy. Ja pamiętam, że kiedyś był taki problem. Jak jeszcze byłem małym gnojem, tak samo miałem komputer z dyskietkami. To był rok 2001 chyba. I pamiętam, że miałem włożoną dyskietkę do komputera i ten komputer za cholerę nie chciał się uruchomić, bo cały czas czekał o dyskietkę. I pamiętam, już wtedy informatycy byli wzywani, nikt nie wiedział, co się dzieje, komputer nie chce w ogóle się uruchamiać. Dobra, czas na pomoc eksperta. I komputer był po prostu trupem. A po prostu któregoś dnia, tam chyba 2 czy 3 dni po właśnie tym uszkodzeniu pseudo, kliknąłem na wyciągnięcie dyskietek, bo chyba potrzebowałem, żeby wziąć tą dyskietkę i pójść do kolegi chyba coś zagrać, bo to były takie właśnie czasy, gdzie się chodziło z dyskietkami do kolegów.
I cyk, włączyłem komputer, bo tak coś mnie wtedy tknęło, patrzę, działa. I od tamtej pory wiedziałem, żeby nie zostawiać włożonej dyskietki na rozruch komputera, bo inaczej się nie włączy. Taka anegdotka, których mam jeszcze nawet kilkadziesiąt, może wam opowiem w trakcie właśnie tego wszystkiego, jak będziemy tutaj przechodzić z Katie Rain. Dobra moi drodzy, ale to na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się widzimy w następnych odcinkach. Trzymajcie się, hej hej!